Dzień dobry z Państwem, z tej strony ponownie Starki. No i oto, co się stało się. Tak więc wszyscy tutaj zaraz umrzemy, będzie kolejne cmentarzysko. No to zaraz będzie cmentarzysko i Pink Slime. Tak, wiecie co, nie, ja sobie robię tą zbrojkę z platyny, bo już mam materiały. Ja muszę przeżyć. A jaki jest... A jaką różdżkę sobie mogę zrobić lepszą? Jakakolwiek będzie lepsza. No, szafirowa to do czego jest potrzebny? Platyna? Szafir jest na srebro. Srebro. Nie mamy. Tungsten jest na emerald, potem jest... Emerald, no, czyli? Siostra, odpuść tej skrzyni, muszę platynę włożyć z powrotem. Dobra. Tam na emerald, czyli biorę se robię. Dobra. To będzie a jak widać, mam już platynówkę. Jak z granatami, żeby z lightninga pokonać. Szmaragdowy kostur mam. O wiele lepszy. No, mówiłem, że będzie wiele lepszy. To ten, to ja sobie zrobię jakiegokolwiek łuka, ognisty... Nie idźcie do wieży, nie idźcie do wieży. Co tam się dzieje? Slime. Nic. Ale Orange Dealer sobie poradzi. Z tego, co jak widzę. Uważasz? Ale można nią fajnie spamić. Bardziej niż tą, którą miałam. Dobra, już jestem uzbrojony, mam platynową zbrojkę. Mam platynową zbrojkę, mam platynowy łuk. Jakoś sobie poradzę. NPC sobie radzą też. Jakby to NPC musimy uważać, żeby ich za dużo nie zabić, bo jak zabijemy ich odpowiednią ilość, to nam King Slime się zespało. No, o to mi chodzi. No i tego się nie da uniknąć. Dobra, granaty potrzebujemy, dużo. Na razie to musimy przeżyć. Chcesz granatów, no, to sobie kupuj. No granaty też są potrzebne. Na jedyne co jak wie King Slime'a, to są granaty najlepsze na niego. Bijesz AOE, czyli no i jego miniony i jego samego. Nie mówię, że nie, ale no... Ja teraz próbuję chociaż tyle i przetrwać. Dobra. To ja, więc no. To ja idę kupić granaty, tyle ile mogę. Ja już kupiłem, nie. Dobra. Czyli King Slime będzie easy. King Slime będzie easy akurat na masterze. W miarę easy. Nie widzieliście King Slime'a na masterze. No ja nie widziałem niczego, podkreślam to. Widziałem. Bo to jest łatwe też. Widziałem, no biłem już AFK do Lumi jeszcze tego. King Slime'a jeszcze teraz się szykuję do tego. Idę do Force. Okej. Ile złomu do podnoszenia. Nie zabieraj tego. A propos kasy, już stać mnie na tego, na pylona na oceanie, także możemy już tam... Fajnie, ale... O, nice. Ci, papki, nie skupię się tak bardzo na tym, że chcesz pylony nowe, skup się może na takich bardziej przyziemnych celach. No, ale to są przyziemne. Nie, to są jakieś twoje wymysły, że już chcesz pylony rozrzucać nie wiadomo gdzie, na cały świat. Ja tam, że według mnie dobry to jest sposób. Nie mówię, że to nie jest dobry pomysł czy coś, tylko... No halo, on myśli już o pylonie na oceanie, a ja tu myślę jak przeżyć. Trochę to jest zbyt moim zdaniem już rozrzucone. Babkin wychodzi mocno po prostu naprzód. O Jezus Maria, Pinki, ja pierniczę. Nie, to jest umysł, ale dobrze, ten Peace Candle będzie można stworzyć, jeśli go ubijemy. Co będzie można stworzyć? Świeczce pokoju. Coś, co zmniejsza spawn rate'y. Super. Zaraz go to najpierw to trzeba przeżyć. Tak. A mi się strzały kończą. Kolejny Mano, Pinki. Mano, nie żyj! Jego. No nie martw się. Kurde. Boże, ile tu slajmów kica! Nieważne. No, spadają z nieba te slajmy. To co się dziwisz? Nawet Willy nie. Jezus Maria, to tam jest na lewo dużo. Masakra, drugi Pinki! O matko. Ja się boję, bo ja zaraz tam wyląduję pomiędzy... A nie, dobra. Nie wyląduję pomiędzy nimi. Boże, święty się tnęł. Granaty szybko. No granaty na pewno nieźle sobie radzą z tym wszystkim. I siostra ukradła mi złote monety za Pinkiego. Nie rzucać, pamiętajcie. Już ci oddam. No! To mnie trafił granatem. Nie rzucać pod siebie. Nie rzucać pod siebie i tak ja to zrobiłem. Ale dobra, może nabicia mi już starczy, przynajmniej. O ile będziecie tacy łaskawi, pomożecie z tym, bo ja ty za często ginę. Co ja chciałam? Pinki, jesteś mój. No! Co jest? Dobra. King Slime! O, Jesus. Pinki, jesteś mój. To 14 złotych monet, Fizerzar! Akurat tutaj, jak ja zaraz tam się spałnię. Dobra, jest okej.
Moje złote monety! Aha, no, i to się to... no i mi bywaliło tutaj oczywiście. Mamy cmentarz! Cię zaczyna. No jest cmentarz, ale Jezus Maria. Będą duchy. Uchy, duchy, brum brum. Czemu ten King Slime cały czas tam siedzi? Bo no, ten gracz nie żyje, a on nie umie uciec? Boż. Dobra! Ktoś miał możliwości posiłku, żeby... To są te potki! Ktoś miał możliwości posiłku, żeby groby niszczył, jak będzie... Okazja! O Jezus Maria. No to jest stary ekran, kurczę, co? No bo grubowce znowu tu mamy za dużo. No nie. Zabawa. O, wygląda na to, że chyba kolejna osoba nam się zgłasza do terrarii. Kto? I tak dobrze. Ty! On dalej kica! No tak. Bo papki nie żyje chyba. Czy nie? Nie! Nic nie żył, a on kica! No bo nie ma jak uciec. Już to tłumaczyłem. Siostra ucieka jak najdalej może, co? Zabier go od nas. Ale... No, tak więc będzie ja kolejna osoba, fajnie. Babki, uciekaj! Nasza ekipa powiększa się z dnia na dzień. No i bardzo dobrze! Babki, podbiegam się pod wieś. Jezu, jeszcze burzy brakuje. Zaraz nas jakieś pieruny trafią, zabiją i będzie po nas. Muszę go wykańtować, czekaj. No ten, ja spróbuję szybko pousuwać chociaż część cmentarzy. Dobra, wybierz go, ja go ten zaskrywę. Ja muszę grobowce usuwać, więc wybaczcie, że nie pomagam, ale to jest ważniejsze, niż żeby tu jakieś duchy nie zmordowały. Zacznę usuwać groby. Też usuwam groby. Kur. Cze. Ty, bo duchy się spełnią. Babkin wywiózł tego slime'a. No tak, ale... Fajnie do mnie! Ale damy radę spokojnie, on granaty jeszcze. A on nie ma jak uciec. No, jak się pojawia za mnie, to od razu mnie zabombuje. Chyba tak. Będzie chyba tak przez wieczność. Kto chciał w ogóle tego King Slime'a przywołać, co? Kto to taki był mowy? Siostra? Na kto inny? Na mnie nie patrzcie, gdybyście mogli na to mnie ona patrzeć. Chce swoją tężareczkę do robienia pięknych, glutowych hoteli. Dobra, lećcie ten, zawieźcie ten grobu, ja sobie odciągnę go znowu. Dobra. Jeden usunięty. Usuwajcie jego. Próbuję zatrzymać jak najdłużej mogę. Drzwi zamknijcie tutaj od tego domu. Super. Nie, to nie ma szans się udać. Wszyscy zginęli, czy ten King Slime pójdzie sobie, czy nie pójdzie sobie? Nie pójdzie. On nie pójdzie. To by mogło wyciągnąć nie, za obszary wioskopodobne. Wtedy możemy po lasce. A nie lepiej go ubić! Siostra! Kiedy ty zrozumiesz, że my nie mamy szans? Chociaż i tak ma połowę życia. No, ale dwoma ciosami mnie morduje. Handlarz bronią przyszedł, wow. Znowu, to chyba czwarty albo piąty dzisiaj. Ile tych handlarzy będzie mieli na te? Nie wiem. Ale emocji pełno. Babkin, podwierzą się po dwie. Nie da rady, on się tepa. Zwiększymy zasięg tepanie sobie. Nie da się już, niestety. Ale żeby ten, żeby... Kurwa, co jest? Żeby się zablokował! No właśnie. Zablokuje się, on się też nie da. Nie, żeby się zablokował, tylko po prostu, żeby ten... Nie wchodźcie, nie wychodźcie. Niech zostanie wieża po prostu zamknięta cały czas na razie. Trzeba usunąć te... Klucy. Można spokojnie teraz chwilę odsapnąć od tego wszystkiego. Ociągnę go, także idźcie sobie tam. Ty, gdzie on jest? Ociągnę go dalej ze sobą. Dlaczego spokojnie rzucam tu granaty, żeby duch nie podszedł po prostu? No i prawie się zabijam tym. Może go porobię? Nie, wątpię.
Oho, zaraz się do następnie, uwaga. Te pasie zaraz do was. No! Przed nim się nie da uciec normalnie. Ja idę na linkę. Ciosa tu nic nie działa! Linka nic już nie zmieni. Nie wiem, czemu takie głupie pomysły masz. Chociaż latać górę dół można by chyba było. Siostra idzie do ciebie już. Nie, zaraz. I co? Dalej działa ten sposób! Pogadamy za chwilę, jak ci się tepnie na głowę i zabije. No, właśnie. Ale działa na dłużej. Nie na dłużej. Kiedyś trwał wiecznie. Teraz nie trwa wiecznie, więc nie trwa dłużej. Dobra. Lepsze to niż nic. Nie otwieraj drzwi, błagam. Ja ich nie otwieram. Gdzie jest Magdomera? Dobra. Nie, zraszuje do mnie. Ale zaraz go pokonam. Pokonamy je w sumie. Granaty się mi kończą powoli. Chcę mu pomóc, ale... Ginę za szybko. Ale jego życie się skaluje z ilością graczy, tak? Tam. Gdzie jesteś, papki? Tam jest. Zginąłem. No nie, a to siostra tak tutaj ten poskakuje przed tym giem. A jeszcze trochę granatów porzucam w niego i powinien wypaść. No i się zabiłem znowu. Tym granatem nie. Wszyscy ciągle się zabijają. Ale nie swoim granatem. Oj, zastanawiam się, ile my już grobów tu mamy. Nie wiem, siostra, ja je usuwam regularnie, więc... W sensie ogólnie. To jest niefajna okolica, tu się za dużo dzieje. Ja tu chcę mieszkać na spokojnych prawniach. Kurde, pytone. Boże święty, ja co za w ogóle nie farte, żeby mieć od razu po bladnie deszcz spalni. Witam w moim świecie. U mnie to jest standard dla każdej terrarii. Kto to ustawił? To często było tak, że co noc był Bladmoon. Siostra, nie wrzesz do mikrofona, już cię proszę. Po raz kolejny. Gdzie on? Normalnie. Gdzie on? Nie wiem. Tutaj przy mnie jest. Super. Nie zabił. Plamy przestały spadać, bo że dobrze. Ale on ma końcówkę życia już. Pewnie jak na złość zniknie. On zostanie, przecież lagi. Siostra, dawaj, robił jego. On nie znika. Uciekaj, ale był dźwięk najlepiej. Przynajmniej tyle będzie dobrego. Tak, ale bossowie lubią uciekać w dziwnych momentach, więc... Uciekaj, siostra. I znowu się despi na tobie. Dobra, 9 sekund. 5 sekund, nie, no, 4, upadnie 2, zaraz. 1. Okej, okay, ja już jestem. Zoologiska! Może pomoże. Dobra, lecę. Dobra, nie poddam się. Jakoś to wyjdzie. Lecz, 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 lecz. W ogóle ja zmienię na szybko. Jak? Spoko, chcesz to... To zmieniaj. Tylko, że no nie dostaniesz niestety tego gift baga za niego. Chodź, dobra, przytrzymajmy go może przez chwilkę. 5, 4, 3, 2. Zaraz będę biegł, zaraz będę żył. Dobra. I nie przetrzymaliśmy. 4, 3, 2, 1. Już. Wielki pogromca. Boże święty. Nigdy więcej. Nie. Ogólnie za pokonanie bossa na masterze dostajemy dość fajną rzecz. O. Tak, dostajemy trofeum, to widziałem. Czy to było to coś tajemniczego na tym cmentarzu, którego widziałem? Dobra. No to powinniśmy czuć się dumni, że udało nam się pierwszego bossa pokonać. Fucking hot trial head removed by King Slime. Teraz jakieś lampiony latają z tyłu. No. Maj 17. 2000. No ty mam bambusowe ściany. Ja miałem bambusowe wcześniej, bo na ten... Chciałem na plaży. Do domku. Dobra. Panie, to teraz prosiłbym, żebyście tylko jeszcze pousuwali ostatnie nagrobki. Wydaje mi się, dobrze, że staćcie już spokojnie na ten. Starki. Tak? Na tego Quirla. Zatrzymam go. Spokojnie. Kuźwa. Nie, muszę zmienić postać, żeby mi się nie... Zmieniaj. No ja zmieniam. Zaraz do was wracam. Git. Dobra. Kto coś dostał ciekawego? Ja jeszcze nie wiem, bo teraz tak jakby no... Próbuję pozbyć się potworów wszystkich.
No to... Pomóżcie, to trudno się z King Slime'a razy 3 i macie inwazję goblinów. Weź nie, strasz. Nie, no strasz. Mają po 300 HP, Warrior. Nie no, one się jeszcze masa. Nie mogą pojawić, bo oka nie ubiliśmy. I nie mamy chyba tam 200 HP. Nikt. No dobra. Ja mam 180 na szczęście, bo wszyscy wiedzą. Czy oko jest łatwiejsze od King Slime'a? To jest? Oko jest łatwiejsze od King Slime'a, tylko musisz łatwo unikać. Czemu to? Czemu te drzwi zostają otwarte? Chcesz zobaczyć, czemu drzwi ciągle są otwarte? No bo zostawia ten. Automatycznie już teraz tak działa to. Normalnie. Nagle się same jedne zamknęły, a drugie nie. Ale nie, chodzi mi o to, że były zamknięte, ja umarłem, jedne się zamknęły normalnie, a drugie nie. I to nie wiem. I wioska nam już nie działa. Jak to nie działa? Przez to, że nikt nie mieszka w tamtych budynkach, to wioska kończy się na pylonie. Musimy na pewno poszerzyć to wszystko. Buduję budynki jakieś po prawej. Na razie trzeba po prostu to rozszerzyć tylko po to, żeby wioska była aktywna, rozumiecie? No wiem, o to nie chodzi. No zaraz ogarnę to też. Okej. Już mi się już chodzę. Dobra. Zaskasz. Dobra, to mi rozkradł wszystkie moje rzeczy. Nie tykałem. Ja tam dobra. Podniosłem, ale musiałem po prostu, bo... Dobra. Dobra, proszę. Pierwsze to było, drugie to. Coś tam jeszcze było takiego szczególnego? Miałem na pewno sporo materiałów budulcowych. A to już ci daję, tylko czekaj, jeszcze twoje 8 złotych monet, bo... Też się podniosłem, ale już oddaję. Dzięki. Kolejny duch! Trzeba używać te groby na bieżąco. I zostawiać zamknięte drzwi. Nie co, siostra, tylko zamykaj drzwi. Ale teraz... Pan tata mnie o coś pytał. W takich sytuacjach się wycisza mikrofon. Dobra. Nie wiem, czy to było twoje, ale proszę, proszę. Było. Dużo materiałów po prostu miałem tam narobionych. Inny. Jeden kut. Platform. Lin też ma. A, dobra. Jeden gift bag był mój, jeszcze twojego teraz muszę oddać tylko. Proszę. Dzięki. Widzę, że ten, że ubranie Niny chyba jest teraz takie bardziej uniwersalne w końcu. Dobra. Ma ktoś głowę? Jaką od tego głowę? W sensie kaptur. Mam, a co? Ciekawi mnie. Mogę nawet oddać, jeśli trzeba. Tylko nie kto chyba. Jeszcze nie ma żadnych... Ej, o, nie tobie miałem oddać. Koszulę mam. Ale nie chciałem ci dawać. Już przypadek to wpadł, więc oddawaj to. Wiecie, co ja jeszcze mam? Królewski żel. Można założyć. Szlony stają się przyjazne. A to każdy dostaje, to jest za eksperta właśnie. Ej, dobra, myślałem, że jestem oryginalny. Tak. Ale niestety tylko jeden jest posąg upokonania szlama. Kto chciał ten? Kto chciał kaptur od ninży? Ja. Siostra. Masz już? Nie. Kto masz? No ale kaptur, znaczy strój ninży dla maga, tak, to nic nie daje. Na wygląd sobie pewnie założyło. No. A poza tym podkreślam, ubranie Niny teraz jest uniwersalne, a właśnie jeszcze zbrojka twoja. O, właśnie. Dobra. Ile mam pieniędzy? 13 monet. Czym 14. Czyli Ka w swoim domu będzie mieć manekiny, tak mi się wydaje, żeby miała i po prostu tam na przykład by się jej dało. Się zobaczy, siostra. Ze strojem. Dobra, to ja buduję kilka takich aupek różnych.
Babkin, ty znowu poszedłeś tam na ten? Na ocean? W ogóle wielka chwila. Nie, no ja wziąłem sobie ten, jakieś jeziorko pod wodą i sobie łowię. Dziękuję. Okay. Dziękuję bardzo. Wyniesienie jej poza obszar. Stanił obicza, teraz kosztował tylko 12. Więc... Fajne dźwięki są. No, biczowe dźwięki. Musisz mi teraz hałasować. Nie, ja się po prostu cieszę, że mam w końcu moją broń. Nie, nie o to chodzi. Osracza? Tak. Masz jakieś tam niepotrzebne przedmioty w ekwipunku, które mogły należeć do mnie? Materiały głównie albo coś tego typu? Cóż, mam trochę drewna. Trochę dużo drewna. No to pewnie moje. A jakie? Zwykłe czy machoń? Wziąłem zwykłe i machoń. Dobra. Pamiętaj, jak się robiło różowe pochodnie? Różowe żel potrzebowałeś. Mam, ale chodzi o to, czy drewno było potrzebne, czy pochodnie zwykłe przerabiało? Nie no, chyba nowe się robiło. Nowe. Dobra, to jedno drzewo czas zaciąć. Zrobić świeczkę pokoju, póki jeszcze nie mamy dostępu do... Ktoś, co mogę zbudować małego w miarę? Też nie mam pomysłu, siostro, ale ja się tym nie znam. Będziesz ten budować. Ja budowniczym nie jestem. Dobra, dwie sztabki platyny. I dla wszystkich, którzy chcą teraz coś ogarniać, budować czy coś, mamy dwie świeczki pokoju. Wiesz, myślę, więc... trochę więcej żelu, jak... Pierwsza rzecz to... Anoni, proszę, jak będziesz coś budował, czy coś dla ciebie przyda się na pewno? No, na pewno. To jest się... Mogę wziąć cegły kamienia ebonowego? Ale ten duch nagle wyskoczył mi spod ziemi. Ja pewniejszy. Aha, tak, teraz bicie oznaczają tak, jak kiedyś oznaczało się automatycznie, samodzielnie. Dobra. W takim wypadku... Skąd ja mam dwa takie same młotki drewniane? Ja miałem jeden. Dziękować. I jeszcze musket i pociski. No. Dzięki. A nie ma sprawy i tak, wiesz. On przecież z tego nie korzystał. To teraz najgorszy element, trzeba znowu to wszystko do skrzynek sortować. Nie lubię tego strasznie. Coś, co automatycznie by sortowało, bardzo by się przydało w terarii. Na modach to jest, ale tutaj niestety. Bywa. I jakby były jakieś akcesoria, które tam nosiłeś, a ich nie masz, coś to... Sprawdź se po prostu... Wiesz, w skrzyni, bo wszystko, co miałem, to tam podkładałem już. Okej. W sumie to też można chyba tu już zarzucić. Cóż, chyba powinniśmy ten odcinek kończyć już. 23 minuty ma dopiero. A. Ale i tak, jest już nieźle udany. Udany, w połowie nieudany, bym powiedział, ale okej. Tak. Ale popatrz jednak z tej perspektywy, że jednak, no, bądź co bądź, mam przynajmniej swoją pierwszą broń. I mam wiewiórczy hak, który pozwala się przyklejać do drzew! O! No ma to sens, wiewiórka, no. I te spada bloków? A działa to też jak zwykły hak? No oczywiście, że tak. A ile kosztuje? Złota moneta coś tam, jak jest samodzielna. Ma ktoś? Ma ktoś taką monetę? Pierwsza strona, może mam, ale musiałbym zobaczyć skarbonkę, a teraz chcę przetestować moją piękną, nową broń w starciu z potworami z Corruption, więc... Corruption no niestety. Na pewno jest na lewo, nie wiem, czy na prawo jest... Dżungla chyba jest szybciej. Na prawo jest dżungla szybciej. Tak. Okej. Okay. Więc za dżunglę jeszcze chyba nikt nie przelazł, to nie pomożemy w tej kwestii. Natomiast jeśli chodzi o to, nie co jest... Nie, no za dżunglą jest Corruption dalej. A, okej, okay, dobra. Jest z obu dwóch stron. Okej. Okay.
Dobra. No, to jeszcze chciałem. Swoją drogą, nie polecam nigdy nikomu używać internetu z telefona jako tego, który się ma na komputerze, strasznie szybko żre baterię. Ale niestety musiałem. Znowu. Halo, Manoni. Chyba zaliło. Naszego... Te, znowu. A papki nie jest? Nie jestem, jestem. To znowu Manoniego coś nie tak. Dobra. Fajnie działa ten bicz. Nie jest to może najlepsza rzecz, ale... No, przynajmniej jest. Przynajmniej jest i przynajmniej działa, więc nie ma co narzekać. I może być trochę za słaby. Ale tak czy siak. Ważne, że mam cokolwiek. Tą drogą, z nas ktoś może jakąkolwiek... ten... różdżkę do przywołania? No. Nie. Czyli no... Dalej mam... W dużych drzewach można znaleźć do tego ptaszka, czy tam co to było. No, wiem, tylko właśnie chodzi o to, że zwiedzałem je jakoś tak nie ma w żadnej, na obecny moment. No, pamiętam, że chyba jeden też z podstawowych było coś z pająkami. Pająki są na hard modzie. Tak? Serio, na hard modzie dopiero. Ale nie, to jest to jest pod ziemi. Tak, od nich na hard modzie można dropić spęcze quizem, czyli zbrojkę oraz różdżkę. Okej. Okay. Na obecny moment z tych, które ja znam, to jest na pewno ten ptak, którego na journey się dostaje na starta. Slime, coś jeszcze tam był, taki jakiś. Tak, tak, slime, ale to musi wypaść. Właśnie ze slime, bo to ma 0,147% na to, że wpadnie. Do doktora więc... rozwałował się, kurwa. Nie wiem, do doktora rozwałem, tylko bestiariusz. Później wiem, że jeszcze jest na pewno coś tam, chyba jakaś osa czy coś z tego, z Queen Bee. I no chyba no jeszcze imp staw jakiś. Pamiętaj o tym, o tej żabie teraz. No tak, tak, ale to no, nawet no. Nie wiem, jak ją zdobyć, więc... A to podczas Blood Moona łowisz chyba. No chyba coś tego typu, z tego co sami deweloperzy pokazywali, ale... Wiatr! Wiatr znowu. No prawie co chwilę go mamy. Więc już za chwilę można się spodziewać latających slajmów. Czy tylko ja widziałam latającego slajma? Nie. Nie tylko ty, siostra. Prawie każdy widział, jeśli w ogóle przeglądał zapowiedzi. Nie, w ogóle ciekawe, czy tego... Chodzi o grę! A, w grze to ja widziałem. Ciekawe. W ogóle ciekawy naprawdę jest ten pomysł, żeby slime latał na balonach. Nie ukrywam, delikatnie wkurzającym. Teraz nigdzie nie można być bezpiecznym przeciwko slime'om. O, właśnie przyleciał sobie na baloniku. Po czym go zrzucił i wlazł do... prawie pod ziemi za mną. I w sumie znam już chyba najgorszą rzecz, jaka jest na temat tego mojego bicza. W ogóle nie ma knockbacka, żeby slime odrzucać nawet. Ale poza tym nie ma co się przejmować. Dobra. Ej. Wiecie co, w sumie byliśmy głupi. Podczas tej inwazji króla slime'a. Czemu? Bo nikt nie żarł żarcia, żeby mieć pełną regenerację życia. Bo za chwilę umieraliśmy. Dwa ciosy już po nas by było, więc to marnowanie tylko. Nie za dużo was tu trochę! Cheater of soul'e, na dzień dobry. Ale da się z tym walczyć, da się z tym walczyć. Da się walczyć. Trzeba tylko być ostrożniejszym, żeby wszystkie naraz nie gryzły. Bo zbicia niestety żadnego knockbacka, jak już się powtarzam, ale... Ale da radę! Jak się taki przyjście, to teraz już trudno go odessać. Chyba jakieś zmiany w masterze dostali delikatne. I właśnie o tym mówiłem. Zamiast wcisnąć H, nacisnąłem G. I od razu padłem.
To jest autoskrót do leczenia. A, w takim sensie, ha. Dobra. W tym wypadku idziemy zobaczyć, jak tam tutaj się dzieje się. Wiecie o tym, że możecie przechodzić dołem. Wiem, ale nie będziemy. Taki zabawnik. W sumie, jeśli bym miał 4 złote monety, to bym mógł zakupić już sobie licencję na koteła. Ale nie mam. A co daje koteł? Nie wiem. Wiem, że jest. Co to się dzieje? Nie wiem. Mam chyba fajny pomysł na bazę. No bardzo. Jak masz pomysł, to wykorzystuj. Moment, tylko czy ja wziąłem... mam jedną tylko. Kurczę. A co potrzebujesz? Z Living Wooda, tylko tą, która daje liście. A. No, wiem, że ona na pewno gdzieś jest, ale gdzie coś nie powiem. O jest, wiem. No w broniach chyba. Tak, w broniach była. Tylko ten, ja pamiętam, miałem jeszcze jedną ze sobą, to ten musiał gdzieś się sobie ruszyć. Podczas tej jatki. Pewnie tak. Skoro już mam ci lepsze kół, to może wejdę pod ziemi znowu. Mądry pomysł. Może znajdę jakieś skarby. Nie, nie przejdę górą. Niech to widzę, że pewnie to jest kinie już zeksplorowane niestety. Ma ktoś żel? Dobra, nieważne, mam. W ogóle swoją drogą mogę powiedzieć szczerze, że uwielbiam bicze. Bo one pokazują ten, jak się trafi Giant Worma, to one go oznaczają. I widać go nawet w blokach, jak gdzieś chce na ciebie skoczyć. Więc naprawdę uwielbiam bicze. Mogę robaka bić. Bardzo łatwo. No! Co ci potrzebowało mieć, żeby zrobić sobie ten, żeby zrobić sobie hooka? Łańcuch i hook. A 15 łańcuch. Tego, kryształów, mamy masę kryształów. Kryształ. Wiem, właśnie tak. Widzę, ale ten, łańcuch jeszcze, muszę znaleźć. To kryształów nie potrzeba łańcuchów. Nie, no nie, bez łańcucha. Bez łańcucha? To jest kryształ, nie trzeba łańcucha właśnie. Dobra. Okej. Okay. To czekaj, w którym to się robiło? Pewnie w heavy. Właśnie nie. Tak teraz sobie świadomiłem, że jeszcze nie mam pomysłu na miniaturkę na następne odcinki. Ani na trzecie, ani na czwarte, ani na obecny, piąty. To trzeba zrobić! To trzeba będzie jakieś screeny narobić znowu, się pobawić, ale... Chyba z tym jakoś tak lepiej. Bo te ostatnio, swoją drogą papki, jak siedziałem nad nimi, to chyba 15 minut musiałem robić, żeby YouTube nie wycinał czarnych pasków na nich. Gajd, chodź ty cholera. Chorze. Ty nagrywasz? Czemu trzeba? Tak. A co? W kowadle. Ja się czuję znowu, jakbyśmy po prostu tak razem z na luzaku grali w Terraria. Właśnie tak to ma wyglądać przecież. Nie mogę tam komentować bardziej tak YouTube'owo, ale tylko chcę to, żebyśmy na luzaku sobie grali w Terraria i tyle, tylko żeby ludzie na to patrzali. Nie być taka zwarta, spięta seria z milionem cięć, pokazywanie tylko nowości czy coś. To być spokojnie podejście do Terki. Terki? Tak się mówi na Terrarii, zdrobniale. No. Dobra. Trochę platyny znalazłem. Ale dalej mało. Powiem z tym, co zużyłem na swoje kubraczki. W ogóle ktoś przesiewał już te silty, slasze i tak dalej, czy jeszcze nie? Chyba nie. Ja się tym zajmę za chwilę. Tak tego nagromadziłem w skrzyni, pamiętam, że też trochę już poznosiłem co. Fajnie by było się tym właśnie zająć chociaż trochę. Opatrzmy się, w ogóle bardzo przyjemnie to kopię.
Podniosę się jej na kibelku. No brawo. Przecież wszystko da się robić to, co mogą NPC robić. Nawet emotek używać, chociaż nikomu się nie chce, z tego co zauważyłem. Jest ich nawet całkiem dużo. Jeszcze się okaże, czy się nikomu nie chce. Aż specjalnie użyję. Też użyłem, tylko że użyłem tego King Slime'a. Pewnie i tak nikt z was tego nie zobaczył, bo jestem głęboko pod ziemią i w ogóle, ale no. Co to leży? Chyba ktoś tutaj więcej odkrył. To jest? Nie, nic. Pusto. O nie, harpie, spadać. Ja nie widziałem jeszcze harpia, ponoć je zmienili trochę z wyglądu. Tak, zmienili. Całkiem mocno. Ja mówię, tam, co wiem, to wiem, co nie wiem, to nie wiem. Tak jakoś funkcjonuje. Wiem, to wiem. No co, mądre. Mądre słowa. Wiem, co wiem, nie wiem, co nie wiem. O, kupię. On właśnie teraz uciekł. A. Oczywiście nikt pewnie nie sprawdził w ogóle, co on sprzedawał. Ja nawet nie wiedziałam, że jest, więc no. Ja też nie wiedziałam do teraz. Kupota? Co? Wykup kupota, żeby gotować potrawy. Mamy już. Nie ma. Już sam robiłeś. A, jest nawet. Jestem idiotą, że znowu idę też bez żarcia sobie w podróż, ale jakoś to przeżyję. No i taką mam nadzieję. Spokojnie, to bardziej chodzi o to, że już jestem pod ziemią i nie wziąłem ze sobą, więc będę miał trochę gorzej z regeneracją HP. Ty piranie strasznie mocno gryzą teraz. Trochę tak. Nie no, zmniejszenie obrażeń mam już dosyć spore. Nie wiem do końca jakie. Ale no. Ale mamy sporo, bo mamy jednak 24 punkty armora, co nie jest mało na ten etap. A i tak ponad 50 gryzą. Wiem, że ciemno. Trzeba się przekopać, więc... Nowego... Nec, wszystko po staremu. Tak jadąc z klasykiem. Dobra. Jak tam u was coś ogarnęliście fajnego? Ja w ogóle nie wiem, która tutaj nie będzie nagle. Aha. Można zacząć jakiegoś takiego budować, żeby mieć jakieś szanse. Okej. Chociaż tą arenę też postaram się zbudować, by jakoś fajnie wyglądała, żeby to też się komponowało w całość, a nie żeby to było byle arenka, rozumiesz? No to ciężko tak zrobić. Ewentualnie na obrzeżach wioski można to zrobić, żeby po prostu było sobie, ale nie no w mieście bezpośrednio. Na tej wioski by było. Też w sumie nie wiem, czy ja powinienem w ogóle czegokolwiek wymagać, skoro sam nie umiem budować. A ja niby umiem. A ty jesteś tobą, więc no. Ja umiem dziwne rzeczy budować. To wykopał wgłębienie delikatne w kamyku na odległości spadania, proszę powiedzieć. Bo właśnie mi zabiło. Nie wiem. Jak zwykle nikt się nie przyznaje. Jak zwykle zero chętnych do przyznania się. Ja nic nawet nie wiem, mnie tam nawet nie było. Dobra. Nic nowego, nie ma ciekawego do kupienia. Tak więc do widzenia, spadamy znowu. Może zaraz trafię na jakieś właśnie lepsze podziemia. W sumie trafię tam, gdzie już byłem i będę mógł zwiedzać dokładnie dalej. Jeśli chodzi o nagrobki, to jest specjalne miejsce na nagrobki na przyszłość. Jakie specjalne? No bo zauważyłam, że w skrzynce z domkami są nagrobki. Aha. Były, tak, ja tam wrzucałem, ale to wcześniej, że widziałem, to tam wrzuciłem do tego. Tam pierwszy włożył te nagroby. Wcale nie ja tam wpadłem. Ja, może, że to też ja byłem, tylko właśnie nie jestem pewien, czy byłem pierwszy, czy nie. Mniejsza o to.
Ważne, ktoś tam to wsadził, leżało sobie tak przez długi czas. I dalej to leży. A pora się wspinać w instytutoriowym stylu przy użyciu haczyka. Najdziwniejsza rzecz, jaka istnieje, że można tym hakiem się tak naprawdę wspinać, nawet jak się jest na dole. I chyba zaraz znowu padnę. Chyba, że... Dobra, po prostu sobie to robię, szybciej będzie w ten sposób. Dobra, pytanie. Chcecie baza, żeby była głównie właśnie w mieście jakoś, czy chcecie, czy nie ma z tym problemu, żeby na przykład była tutaj na tych wielkich drzewach, które są niedaleko? Może tam też coś być zbudowane, wiesz. Chodzi o to, że po prostu pylon był centrum osady na leśnym biomie. Dobra. To po prostu będzie mocno też wyekspansjować się w lewą stronę, ale no fajnie, można i tak coś ogarnąć. Nie wiem. Udało się komuś zebrać już te nasiona grzybni? Nope. Nie. Dalej nie ma jeszcze glowing mushroomsów. A szkoda. Dałoby się. Też w sumie teraz może nie są aż tak przydatne. Nie mam grzybnia, ale to nie taką. No to niestety. Nawet zastanawiałem się, czy by nie wleść, ale tak stwierdziłem, że i tak pewnie tam bym się nie udzielał tu. No czy powiem ci na razie ten, jak tam sobie siedzimy, to w miarę coś tam czasem nie gadamy. Właśnie odnośnie terarii niedawno rozmawialiśmy. Wczoraj ledwie. Ja spoko, tylko wierzę, że jestem z natury taki, który raczej siedzi z boku cicho. I swoje 20 serwerów na Discordzie, czy tam ile mam ich obecnie, na których jestem obecny, wykorzystuję po to, żeby po prostu były. Ty, zmienili sposób ubierania manekina. W jakim sensie? Trzeba na niego teraz prawym przyciskiem. I tam jest opcja z barwnikami, hełmami i akcesoriami jeszcze. O, to nieźle. Chyba jest. A ja właśnie biję Wall Creepera. Próbuję z nie umrzeć. Mamy malarza? Mamy? No tak! Sama niedawno się zachwycałaś tym, że on jest i mówiłaś, wow, fajnie, że jest, czy coś. Chyba to nawet było tak, że w jakimś tam epizodzie czytałaś po angielsku co i jak. A teraz się dziwisz, czy mamy, czy nie. Dobra. Wiecie co, mamy 42 minuty materiału, więc chyba zaraz trzeba znowu kolejny koniec zapadać. To czekaj, aż będzie, nie wiem, Bladmo czy coś. Dobra, tylko żeby to nie trwało z godzinę znowu. No tak. No, nie no, szkielet mi się tepał. Szkielet mnie się tepał. Jest trochę wkurzający momentami. Dość często to jest, jak tutaj teraz patrzę. Właśnie ty palisz strasznie przy klinicy. Nie wiem, czy mi to spowodowane, bo po mojej stronie jest internet dosyć szybki tam, powiedzmy. Nie, serwery Terrarii. No to na to niestety nic nie poradzimy. Jestem biedna. Ja tak jest, też jestem biedą z nędzą, więc no, nie jesteś jedyna. Ma ktoś... 3 złota pożyczyć. Wziąłem 31 na tego, na miniszarka, tak jest mi szybkami. 31? 31, bo tam wiesz, happiness. A, czyli że był zadowolony chociaż z tego, że jest ten, że jest osamotniony. Tylko 5 srebra, więc... Niestety nie za bardzo z tym mogę pomóc. Bo bym chciała kupić parę farb. I pomalować jedną rzecz. Ja na pewno też będę chciał farby kupować. Będę chciał na pewno białej kupić, żeby te mosty pomalować ładnie. No i ewentualnie gdzie szara też mogłoby się trochę przydać, ale to później. Szarej? Ale to nie na mosty, tylko na inne budowle, bo tam też zauważyłem, że dużo ludzi często używa szare. Dobra, zależy, co jest potrzebne. Brązowa też jest przydatna. Możliwe. Tropikalna barakuda. To mam nic łowić. A to ty już się bawisz w bycie rybakiem? Tak. Dobrze. Dżungla na którą stronę? Na prawo. Ale nie wiem, czy to przeżyjesz.
Na prawo czy na lewo? Na prawo. Czyli tam, gdzie bardziej... Nie tam, gdzie babci. Nie. No. Nieźle. Tak, klęs. Dosyć szybko. Setny zombie. Nieźle, nieźle. Jakoś tak zauważyłem, że wolno idzie tutaj to wszystko. Ale wiecie co, znaczy... Znaczy to jest kwestia tego, że my więcej umieramy niż ubijamy, więc no. Ej, nie zgadzam się, czy zauważyłem teraz tam na tyle sobie. Co? Oczko... Oko Cthulhu leciało sobie w tle. No, to fajnie. Cię, takie malutkie tutaj smaczki, można nawet nazwać takie malutkie akcenty, naprawdę cieszą mnie, jak się je zauważy. Dobra. Zmienić się teraz takiego szczególnego nie dzieje, więc chyba zakończymy tego epizoda. No i jak będziemy mieli jakieś ciekawsze pomysły na to, co robimy, to wtedy zarzucimy kolejnego. Tak, chyba dobry pomysł. Tak więc no ja dziękuję za obecność, jeśli ktokolwiek przetrwał te jakże nieudolnie lamiste kolejne 40 parę minut. No i trzymajcie się. Ej, ej. Pa!